I've gotta get out of here before it's too late. They're at the door like a pack of wolves. Before I knew it, I'm at the gate. They're behind me, oh God. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu i rozpoczynamy kolejny odcinek Resident Evil 2. Znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek, ale mała zmiana. Mam dwa kryształy, które najprawdopodobniej są właśnie tutaj potrzebne. Ja ci dam. Aha, za daleko byłem. Okej. Okay. Sprawa się wyjaśniła. Pierwsze. I teraz nie pamiętam, co się stanie, jeśli wsadzę drugi, ale... Pokaż mi swe serce. Aha, tylko to. Serio? Gro? Co za bezsens. Dobra, wziąłem też korbę, której musimy użyć... gdzie to było? Trzeba byłoby się dostać do biblioteki. Czyli tamtędy po prawej stronie. Do biblioteki? Dobrze pamiętam, chyba tak. Kurde, ta pamięć tak bardzo zawodna. Oczywiście jeszcze tylko wspomnę, że odrobinę w tym odcinku przyciszyłem grę. Problem z wysłowieniem się. Dobra, dziękuję, dobranoc. Wejdź tu. Odłożymy tą figurę szachową. Mam w ogóle włączony mikrofon? Mam włączony mikrofon. To by było złe. Bardzo złe. To odłóżmy... Tak przy okazji, mapa. Dobra. Trzecie piętro, pierwsze piętro. To jest czerwony klucz, tak? Wygląda mi na czerwony. Czyli tylko jedne drzwi możemy za pomocą tego akurat klucza otworzyć. Kiepsko. A dobra, zróbmy to, co mamy zrobić z tą korbą. Mam nadzieję, że to jest właściwa droga, którą właśnie obrałem. Szybko pomyślmy. Jeszcze jest szansa, żeby się wycofać. Mapa. Nie, to jest dobre. Czy tutaj ktoś jest... Aha, tu są kruki. Shit. Dobra, przebiegnę obok was. Cześć, 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 cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Spadaj, kruczku. Nie. Ała, ała, ała. Głupie ptaszyska. Można oczywiście je zabić, ale szkoda amunicji. O, fuck, trafiłem nie w to miejsce, gdzie chciałem. Shit. No cóż, bywa. Tak, kra, kra. Spadaj. Spadaj, ptaszysko, ty też. Odejdź ode mnie. Odejdź. A te drzwi były po prostu zamknięte, czy... Nie, są otwarte. Aha, okej, okay, dobra. Zapomniałem o tym, że tutaj mamy teraz takie przejście. Jeśli zeszlibyśmy na dół... W sumie, wiecie co? Dlaczego by nie? Skoro już tutaj jesteśmy, będę musiał po prostu zapamiętać, że nie zrobiłem rzeczy z tą korbą. Tak, zmiana planów... Na ostatnią chwilę. Cześć, leż sobie, nie wstawaj. Przyptać mi się przypomniał. Aha, czyli tamte drzwi i tamte drzwi. Genialnie. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to chodźmy pozwiedzać. Tutaj przypomniało mi się, że zostawiłem roślinkę, którą chętnie teraz podniosę. Podnieś to. Dziękuję ci, Leon.
Może coś jeszcze tutaj jest? Nie. Czyli po jednej i po drugiej stronie komisariatu mamy drzwi. No tak, leż sobie tam, machaj główką. I teraz korytarzem w prawo. Czy w tym korytarzu, do którego teraz wejdę, były zombiaki? Były czy nie były? Szybko, 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 Leon. Oj, były! No już jesteś ranny, no. Gdzie są te cholerne drzwi? O, fuck. Szybko, szybko, biegnij. Otwórz. Uff. Holender. Kable. Takie ładne ujęcie. Jeśli dobrze pamiętam, to będzie tu za chwilę niewesoło. Jeszcze coś? O, właśnie mówię! Ała! Halo? Halo, halo? Cześć? Oż ty franco jedna! No tak, jeszcze... O mój Boże, o jasna cholera! Odejdź od mojej nogi! No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej, prawda? Prawda, moi drodzy. Fuck. Za chwilę wrócę. Okej, witam ponownie. Nie idę teraz na górę. Mam korbę przy sobie. Idę sprawdzić, gdzie tą korbę mogę wsadzić. Raczej ja wiem, gdzie ją mogę wsadzić, ale... O, shit, man. Spadaj. Ty tym bardziej... Oż, ty jeszcze się plecami do niego odwracasz, żeby cię ugryzł. Leżeć. Gdybym miał na tyle amunicji, żeby was powybijać... Chodź tu. No. Bujaj się. Oż, shit. Tak, tylko po to chcę, żebyś padnij i nie wstawaj. Okej, to jest to miejsce, w którym chciałem być. Oho! Weź po tych sodach. I tam to coś, to miejsce, ta dzwonnica. To miejsce kojarzy mi się właśnie z dzwonnicą w Resident Evil 3. Nie tu. To było... To pomieszczenie. Tak. What the fuck? Aha, to nie tutaj, no. Do pieruna. Włazimy na górę. Nie wiem, co nas tam spotka. To jest Resident Evil. Zapewne nic dobrego, ani nic przyjemnego. Nie, 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 nie schodzimy. Okej. Drzwi. Tak. Dobra, brakuje koła zębatego. Czy tu są drzwi? To może też byś ją przesunął? Co ty na to, Leon? Nie. Nie będziesz ze mną współpracował. Szkoda.
miałem cię za równego gościa, czyli w takim układzie nie pozostaje nam nic innego, jak faktycznie zejść na sam dół i przeszukać dwa pomieszczenia, do których teraz mamy dostęp. Mówi się trudno, prawda? Prawda. Powiedzcie, że prawda. Ale skoro teraz jesteśmy tutaj, możemy sobie zejść po drabinie. Nie trzeba latać dookoła. Tamty. Chociaż w sumie... Wyszlibyśmy tędy... Nie. Za daleko. No, przechodź. Jak tam z czasem? Kurde, jak tam z czasem? Przecież tu są zombiaki. Dobra, ten nas... O, nie chwycił! Like a pass. Dobra, w tym po prawej byliśmy. Tylko... Nie, nie to, nie to, nie to. Przez te drzwi, tamtędy, tamtędy, tamtędy. O kurde, taka wycieczka. Ale mówi się trudno. One są chyba w tym korytarzu, gdzie pod schodami jest... gdzie pod schodami są nie schody, tylko drzwi do cholery jasnej. Późno w nocy, a ja się zabrałem za nagrywanie odcinków. Moment, czy my tu jesteśmy bezpieczni? Proszę, bądźmy bezpieczni. Bo ja pamiętam chyba, że w którymś momencie przez te okna wpadają zombiaki. Ale mam nadzieję, że się oczywiście mylę. Okej, teraz tędy. Rączki nie wystają, to dobrze. No, wychodź, wychodź, kurczę. Te przyciski. O tak, i to były te drzwi? O, jaka impreza! To wymaga bardziej przekonywujących środków i przemawiających za naszą stroną, na naszą korzyść. Shotgun i na wszelki wypadek. Nie pamiętam, co się w tym pomieszczeniu znajduje, ale trzeba je sprawdzić. W Resident Evil 3 tam był chyba jeden z elementów, który później był nam potrzebny do zegara, który znajdował się przy cmentarzu. Chyba tak. Okej, to był headshot. No dobra. Wszyscy? Wszyscy. Trzy pociski zmarnowane, cztery zombiaki padły. Niezły bilans. O szwy cholery! Ktoś może być wredny i powiedzieć, że dosłownie jest to powiedziane. Combine. Ale uzbrój się w to. O! Chyba coś tu znajdę. No nie mówcie mi, że to tak... Film! Pięknie. Wiemy, co z tym filmem zrobić. Akurat musimy wrócić się do tego pomieszczenia. O, halleluja! To, co zużyłem, właśnie odzyskałem. I chyba jeszcze plus. Tak, bo jak zamek jest zepsuty, to... Dziękuję. To już nic nie można otworzyć. Dobra, wróćmy się wywołać ten film. Zobaczymy, co na nim będziemy mieli. Stuk, 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 stuk.
Tam więc mamy jeszcze jedne drzwi, które możemy otworzyć tym kluczem, który posiadamy. Później to już będzie tak... Nieciekawie, bo nie mam pomysłu. To... Idziemy do ciemni. Gdzie to można było wywołać? Tutaj? Film A. Piękna rączka, piękne oczko. Kod G. Eksperyment na ludzkim ciele, ogólnie mówiąc. Wrzesień 15, 15.24. Czyli teraz mamy jeszcze tamto jedno, jedyne pomieszczenie. Tutaj nic, tutaj nic. Mam być szczery. Poza tamtym pomieszczeniem nic nie przychodzi mi do głowy już. Owszem, mamy kluczyki. Jeden albo dwa. Jeden chyba. Który możemy wykorzystać, ale... Pamiętam gdzie, ale tam były zombiaki. I to spora ich ilość. Wyjdź, wyjdź. Gdzie my mamy się teraz udać? A do tego pomieszczenia nie zawitaliśmy, ja o nim zapomniałem. Okej, dobra, pamiętam co tutaj jest. Amunicja, dziękuję. Cześć. Cześć. Szybko się zmieni. Odejdź. Padnij. Pięknie. Nie, equip tak, ale... Combine. Combine. Dziękuję ci, że padłeś tak szybko. Co my tutaj mamy? Hardki. Pięknie. Coś jeszcze? To wszystko? No nie uwierzę, nie uwierzę, że to wszystko. Goddammit. Serio? Serio. A nie mogę cię jakoś obszukać? Nie, nie mogę cię obszukać. Bym zapomniał. Notatka dla Leona. Dla Leona S. Kennedy'ego. Gratulacje. Gratulacje twojego przydziału do Departamentu Policji w Raccoon City. Wszyscy cieszymy się na wieść, że staniesz się częścią naszego zespołu i obiecujemy, że zaopiekujemy się tobą. Witaj na pokładzie. Od wszystkich kumpli z Raccoon Police Department. No niestety, przyjęcie nie wypaliło. A mogło być tak pięknie. Dobra. Dziękuję bardzo. Idźmy do tego pomieszczenia, gdzie wyskakuje Licker. I zakończymy odcinek. W sumie, czekajcie, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Dość często mówię w sumie. Mamy hardki, czyli teoretycznie tędy możemy wejść tam. Dobra, to nam rozjaśnia odrobinę sytuację. Czy ja idę w dobrym kierunku? Tak, idę w dobrym kierunku i gdybym przeszedł przez te drzwi, to mógłbym użyć właśnie tego hardki. Ale ja chcę tutaj wejść.
Tutaj, Leon. Dziękuję ci. Twoje zdrowie. Ale zapomniałem jednym. O jednym, właśnie. Padnij. Kurde, byście się znowu tak ustawili. Dobra, ty padłeś chyba już w ogóle trupem, tak? Padaj. Wkurzają mnie te zombiaki w tym korytarzu. Pięknie. Dobra, ty nie żyjesz. No nie, jeszcze czwarty przyszedł na dokładkę. Pięknie. Zmarnowana amunicja, bądź też nie, przekonamy się dopiero w przyszłości. Tak. Zabieramy wszystko, co tutaj jest możliwe i zmywamy się stąd. Nie ma sensu tutaj dalej sterczeć. Tak, bierzemy to. Bierzemy spray. Nie wiem dlaczego, ale jakoś rzadko korzystam z tych spray. Może to naleciałości z przeszłości, kiedy grałem w Residenta. No powiedzmy, przeważnie dla wyniku. A używanie właśnie takich rzeczy psuje końcową ocenę. A ja myślę, że w tym momencie kończymy odcinek, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, na razie.